Hej Kasiemka, witam wszystkich. 5 maja, niedziela, pierwsza niedziela miesiąca, a więc Targ Staroci w Mikołowie. Ja oczywiście gorąco zapraszam wszystkich na 26 maja, na ostatnią niedzielę, do Tychów na Targ Staroci. Będę tam czekał na Was ze swoim starganikiem. Cel mojego Targu Staroci Szczytny, będę zbierał dochód, przeznaczę na zakup nowego magnesu neodymowego, ale to jeszcze inny temat. Ja oczywiście gorąco zapraszam wszystkich na odcinek. Zobaczymy, czy uda coś się kupić na tym Targu Staroci w Mikołowie. Ostatnimi czasy sporo jakieś autka, tego typu rzeczy. Tak więc co, nie ma na co czekać. Ja zapraszam na odcinek. Chodźcie, zobaczymy, co tutaj mają dla nas ciekawego. No i w drodze na stoiska, patrzcie, taki golfik, jedyneczka. Pozdrow Mati. Idziemy oglądać stragany. No i tak ten odcinek raczej będzie zdecydowanie chyba motoryzacyjny, bo ja tutaj odwiedziłem stoisko od Bartka od Autek i tu już coś na mnie czeka, widzę. Dzięki. No manie, patrzcie, będzie do gabloty, elegancko, no super. Ja cię solę, będę musiał chyba drugą gablotę na warsztacie zrobić na te resorówki. I wszystkie wyremontować. A ja zacznę przez ciebie chyba zbierać tego autka, wiesz? No. Tak więc tak to wygląda w Mikołowie, zawsze sympatycznie. Dobrze, idziemy dalej. A tutaj jest Fiacik czy nie? Czy dobrze widzę, czy nie widzę? Kurde, ja tu będę musiał potem... Nie, to Warszawy są, tak? Warszawa, Syrena. Kurde. Dobrze, to sobie zostawimy na koniec odcinka. Będę was trzymał tutaj w emocjach. Super, wielkie dzięki, idziemy dalej. Już chyba nie odejdę mnie zapłaciwszy. Ja nie pani. Mam tego świadomość. Ja nie jestem gotowy. Tutaj jest akurat tak, że to tak wchodzi w ten, ale ja się to staram. O, to nic pani nie zrobiła. Thank you.
Dobra, nie siadasz na to. Motory. Polonez, Maj. Te motory w jakiej cenie pan ma? Ja. Po 3 zł. No to coś wybierzemy. No to coś tu sobie wybierzemy może. Nie? Ten na pewno do mnie przemawia. Fiacior. Nie, chyba to co właśnie te co patrzę więcej, patrzę po układkach, ale chyba to nie. Osiem sztuk, nie? Tak, proszę to policzyć. No i tak, prasa motoryzacyjna nabyta. A więc dzisiaj odcinek też taki będzie, chyba moto więcej. No i fajnie. Ja się cieszę. Strasz. Tautku w jakiej cenie? 12. To weźmie 2. Hej. Hej Kasiemka, co? Opalacie się? Nie. No grzeje, grzeje. Sporo ludzi jest, nie? Co to masz? Za kaczora? Czy co to jest? Kura? Masz do niego kurczak. To już po Wielkanocy, to już po kurczaku, nie? No. No jest sympatycznie, no dużo ludzi. A ja chodzę z gazetami, ale nikt nie chce kupić, nie? No, tak więc zawsze można kogoś spotkać jeszcze na Targu Staroci.
A tutaj jakieś raporczyki. Lat PRL-u. Nie. Zimowy zlot rekreacyjny. Takie tematy. Jak taki upał, to nie można się ochłodzić. Fontanny w Mikołowie na rynku. Sympatyczne są. Bateria ma niesamowicie taki zestaw natryskowy. Cześć! Hejo, hejo! Hejo! Siemanko! Opalacie się? Opalamy się dzisiaj. A ja chodzę z aktualną prasą. Nie chcę się kupić gazet. Dzisiejsza? Dzisiejsza. Cześć, Jędeczka, hejka. No, takie spotkanie. Mateusz? Nakręciłem twojego golfa. Właśnie to Mateusz jest właścicielem tej jedyneczki, którą żeście tam widzieli na początku filmu. Mateusz bierze za zdjęcia tyle, co misio na kropówkę. Tak? No. A nie widać. No, tak więc zawsze można kogoś spotkać. Jeszcze pozdrowienie dla Edytki, dla Mariusza z kanału Co Dzień Przyniesie. Idziemy dalej. Trabant. Co za 3 złote, tak? Ten trabant? Tak. Dobrze, weźmiemy go, uratujemy go. A masz piątkę. Reszty nie trzeba. No i taki trabancik nabyty. No i co? Będzie do gabloty. Kolega młody handluje. To niech ma piątkę. Elegancko. Cześć, nie masz upony do trabanta? Jaki? Patrz, nawet siedzenia takie luźne są. No, kierowcy nie ma, nie? Z tą oponą może być problem, ale no, może się coś udać. Fajny by ich był, wiesz? Urzekł mnie. Ostatnio był koleś na tychach właśnie z takimi starymi motorami. Starym ten. No, może zobaczyć, jak chcesz. Ale miał taki cały plik za 10 zł. O, proszę. No to ja po trójce dałem, to przepłaciłem chyba. No ale wybierałem same co na okładka są, wiesz, te maluchy, poloneze, duże fiaty takie, wiesz, nie? Tak. No i co, mamy teraz taki wątek motoryzacyjny. Tak to powiedział Bartek od Autek. Zapamiętałem. Patrzcie, co tutaj dostałem i ja cię solę. Powiem ci szczerze, że te nyski też mi się bardzo podobały. W ogóle jako prawdziwa auta jeździłem kiedyś taką w wojsku sanitarką. Ale był klimat, fajnie. No kurde, no świetna. Auta bez klimy, ale był klimat. No, auto bez klimy, ale był klimat. Super. Normalnie, fajnie, co my tu mamy? Fajnie to wszystko popakowane. Syrenka. Też mam bez zderzaka syrenkę, nie? Bo one miały... Tu są połówki zderzaka. Połówki, no. Ale migacza brakuje, ale to tam już może coś tam robić. Ten kolor mam. Nie, no to ja nie będę ich tutaj, bo wiesz, każdy pozna, że były już skręcone, nie? Warszawa. Ja mam tą a la pabiedę, ta jest sedan. Czyli co, jeszcze kombi. Fajnie. Trafią do mojej gabloty na warsztat. Cyk, taki zestaw aut. Ja to w tym Mikołowie to zawsze jest, kurczę, klasycznie i motoryzacyjnie widzę.
od jakiegoś czasu. Były kufle, były tacki. A teraz samochody. I syrena, i maluchy. Malucha jeszcze nie mam. Czy mam? Nie mam, już nie pamiętam. Za dużo tych aut mam. Fajne, fajne, no, 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 no. I tutaj mówisz coś jeszcze złomowego. Nie. Kapsłowego. Co my tu mamy? A rozmawialiśmy o tym, nie? Noszak, nie? Ścieszyna. Noszaczki elegancko, normalnie, profesjonalnie z tego spakowane i pewno były jeszcze profesjonalnie otwierane. Śrubokręty. Tak, żeby nie zniszczyć. No, wielkie dzięki. Ja zawsze w ogóle z Mikołowa to coś wynoszę, że coś dostaję. A tutaj moje skarby. W całkiem niezłym stanie. Super, bardzo się cieszę. Fajnie to wygląda. No, żeby nie było, że tutaj handluję autkami. Po prostu takie miłe stoisko od Bartka. Bartek, wielkie dzięki. Jasne. Super. No i co, no będziemy pomału kończyć. Ja ostatnio też chyba ten odcinek wykończyłem tutaj od twojego stoiska. No, zawsze na końcu i na wlocie. No i tak, fajne spotkania. Fajna pogadanka też z Bartkiem. No i co, ja wychodzę, wracam już do domu. Patrzcie na tą okładkę tutaj, nie? Zanim zaparkujesz, pomyśl. No, mieli wtedy problem z parkowaniem, z miejscami postojowymi. To był 6 lipca 1980 roku. Ciekawe, co by teraz powiedzieli. Ja z moimi zakupami zmierzam do Flaming Wagen. No, tu mam troszeczkę cieniu. Targ Staroci w oddali. No i co, korzystając z okazji, gorąco, gorąco zapraszam wszystkich na Targ Staroci w Tychach 26 maja, ostatnia niedziela. Będę czekał na was z moim flamingowym stoiskiem. Oczywiście, jak powiedziałem na początku, zysk z tego handlowania będzie przeznaczony na zakup nowego magnesu. Tak sobie to już pomyślałem, tak więc gorąco zapraszam, zachęcam. No i co, no wracamy do samochodu. Jeszcze te fanty od Bartka, super, sporo autek, wszystko do gabloty trafi na warsztacie. I jak się podobało, zachęcam oczywiście do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji. I hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!